Wyobraźnia kazała mi odbyć tę podróż. Na dachu dyliżansu mokną pudła i paczki. W środku ścisk, hałas, zaduch. Jest gospodyni, gruba i spocona. Myśliwy w dymkach fajki i z martwym zającem. Lew ap, chrobiący, z gąsiorkiem wina w objęciach. Piastunka z niemowlęciem, czerwonym od krzyku. Podbity kupiec z uporczywą czkawką. Dama zirytowana ze wszystkich tutaj powodów. Ponadto chłopiec z trąbką, duży, zapchlony pies oraz papuga w klatce. I jeszcze ktoś, dla kogo właśnie wsiadłem. Ledwie widoczny wśród cudzych tobołków, ale jest i nazywa się Juliusz Słowacki. Można już jakby tutaj przy okazji kolejnej środy literackiej powiedzieć, że festiwal uważamy za otwarty. Pierwsze wydarzenie mamy za sobą, to było czytanie, recytacja utworów Wisławy Szymborskiej w 20. rocznicę przyznania jej Nagrody Literackiej Nobla. No i cóż, zaczynamy od prezentacji Czarnego Pegaza, o idei, o tym, co to w ogóle jest, jaka jest zawartość. Także Basiu, oddaję Ci głos i widzowie należą do Ciebie. I teraz, dlaczego w ogóle Czarny Pegas? Odwołuję się tutaj do tytułu znanej książki Świdnicy, do Pegasa nad Świdnicą. Książka, która zgromadziła wybrane artystów, chyba w 2001 się ukazała. I teraz chciałam się wytłumaczyć z tych artystów, z doboru tych artystów. Ponieważ w Pegasie nad Świdnicą postawiono takie kryteria doboru. Mogli tam się znaleźć artyści, którzy mieli na przykład opublikowany jeden tomik, zdaje się. Takie było kryterium dla osób piszących. Natomiast dla osób, które działały w dziedzinach plastycznych, to było wykształcenie w tym kierunku. Więc wiele osób nie znalazło się wówczas w Pegasie. W każdym razie zmierzam do tego, że ja takich kryteriów nie stawiałam. Dla mnie artysta w tej książce to nie musiała być osoba, która na przykład miała opublikowany tomik, która miała wykształcenie w tym kierunku, tylko jak najbardziej mogli to być amatorzy.